sezon 2014-2015, sezon morsowań klubu sportowego Amber i Tomaszowskich Morsów uważam za otwarty. Rozpoczęliśmy jak zawsze o godzinie 11 w niedzielę, w ostatnią niedzielę października. Tak już to jest siódmy sezon. Zaczynamy morsować fantastyczną zumbą przygotowaną przez Kasię z Fanti Fitness. Super rozgrzewka. Rozgrzewka jest naprawdę bardzo ważna dla morsów. Jest to bardzo ważny element morsowania i morsowaliśmy ponad 105 osób dzisiaj. To w tej chwili wiemy na z dziennika akurat, że 105 osób, a być może jeszcze więcej, bo wszyscy może się nie wpisali na dziennik. I w tym 31 nowych członków. To, no znowu fantastyczny rozwój klubu morsów, Tomaszowskich Morsów. Także naprawdę jesteśmy tutaj zaskoczeni i naprawdę zaszczyceni tym, że do nas morsy ściągają z Tomaszowa i z okolic. Morsowanie stało się modne. Jeździmy na zloty morsów i widzimy, że coraz więcej osób morsuje, coraz więcej osób doświadcza tych kąpieli zimowych, tych kąpieli zimnych. Morsowanie jest zdrowe. To jest taka swoistego rodzaju krioterapia. O tym rozmawialiśmy i mówiliśmy zawsze wcześniej. No, naprawdę fantastycznie ten organizm reaguje. Oczywiście organizm zdrowy, nie chory, no wiadomo, że jeżeli ktoś jest chory, ciężko na choroby układu krążenia i inne choroby, to wiadomo, że no nie ma sensu tutaj w lodowatej wodzie się kąpać. No dzisiaj woda w piwnicy akurat miała 11 stopni, nie jest to jakaś lodowata woda, natomiast ona coraz jest chłodniejsza, będzie chłodniejsza, z każdym morsowaniem będzie chłodniejsza i ta woda powoduje no jednak tą krioterapię, o której mówiłem. No nie jest to oczywiście komora krioterapeutyczna, natomiast wiemy z przekazów lekarskich, że zimno leczy i niejednokrotnie każdy z nas doświadczył tego zimna w leczeniu różnego rodzaju chorób, włącznie z chorobami stawów, reumatyzmu i różnych złamań. Także przede wszystkim uodparniamy też swój organizm, czyli odporność organizmu nasza jest o wiele większa, wyższa niż przeciętnego człowieka. Niedziela na Pilicy, spotykamy się na przystani w Tomaszowie, także godzina 11, co niedziela będziemy jak najbardziej tutaj się kąpać w tym miejscu. Organizujemy też zloty, będzie zlot morsów, naszych morsów tutaj i może ogólnopolski zlot morsów, to nam akurat tutaj tak troszeczkę chodzi po głowie akurat, żeby ten zlot Tresta Mors Picnic poszerzyć troszeczkę i zaprosić morsy z całego kraju. Może to będzie ogólnopolska impreza.
była w lutym, może przeniesiemy to na styczeń. Był przerębel, no jak nie ma przerębla, no to wtedy w Zatoce w Treście morsujemy. Być może to będzie w Treście, może w Karolinowie, ale chcemy taki zlot swój własny robić. Też, no i jeździmy na zloty też w kraju, czyli tutaj przede wszystkim międzynarodowy zlot morsów w Mielnie, w którym braliśmy udział. Teraz byliśmy w tym roku, byliśmy największym klubem w Polsce na zlocie morsów w Mielnie. Także no, promujemy tutaj naprawdę naszą okolicę i Tomaszów bardzo, bardzo zdrowo. Osoby, które chcą do nas przyjść, zgłaszają się, przychodzą. Przede wszystkim podpisują oświadczenie, że nie ma przeciwwskazań lekarskich. To jest jak gdyby najważniejsze. I już, no, czyli no, jest, klub ma swoją stronę, amberclub.pl, jest zakładka morsów, jest cały zarząd wymieniony na stronie klubu. Do każdego z członków zarządu można się zgłosić telefonicznie, zadzwonić, spytać się, dopytać, co jest potrzebne, jak się przygotowujemy do morsowania pierwszego, jakie są wymagania, czego oczekujemy. I już, no i w zasadzie no, każdy, kto chce, po prostu z nami i trochę fajnie i radośnie, bo morsy właśnie to też taki naród radosny akurat i po takim wyjściu z wody naprawdę człowiek się czuje taki energetyczny, naładowany bardzo pozytywnie, także zapraszamy wszystkich takich właśnie pozytywnie też myślących ludzi do nas, osoby, które cały czas no, aktywnie spędzają czas, to jest naprawdę, to jest dla nich właśnie, to jest to, ten akurat rodzaj rekreacji, to jest na pewno dla osób aktywnych. Wszystkiego najlepszego dla pani kamerzystki Soni. Od wszystkich morsów 100 lat, 100 lat, 100 lat. Tak, krioterapia, gdyby w wodzie, to jest takie krótkie zanurzenie się. To nie jest też zanurzenie długotrwałe. Są śmiałkowie, którzy rzeczywiście przebywają w wodach lodowatych dosyć długo i ostatnio był pojedynek taki morsów, kto dłużej. Nie zalecamy tego, nie polecamy i absolutnie odradzamy. Może ktoś ma predyspozycję do przebywania długiego czasu w wodzie, natomiast morsowanie polega na krótkotrwałym zanurzeniu się w wodzie i jest to na ogół 2-3 minuty. 3 minuty to jest naprawdę bardzo takie, akurat średnia czasu bardzo dobra. Od 3 do 5 minut bym powiedział, że to jest takie akurat idealne morsowanie i można wyjść z wody, rozgrzać ciało jeszcze raz. I to jest tak jak z sauną zresztą. Wchodzimy do sauny, wychodzimy na zimno, do basenu posaunowego, czy pod lodowaty prysznic, czy na śnieg, z powrotem sauna, tak, mamy taki trzykrotny, prawda, cykl, jest w porządku i to ma sens wtedy. I to ma sens u nas też. Morsujemy 3-5 minut, wychodzimy, rozgrzewamy się, mamy saunę ustawioną akurat dzisiaj przez kolegę Tomka Łódzkę z Fanty Fitness. Możemy rozgrzać się w tej saunie, z powrotem wejść do wody na 3-5 minut, także na tym morsowanie polega akurat. Pewnie, że jak jest lodowata woda, ma 2 stopnie, 1 stopień,
0 stopni, to bywa tak, że to jedno morsowanie w zupełności wystarczy, dlatego że temperatura powietrza jest rzeczywiście, no jeżeli jest jeszcze minusowa, minus 5, 10, no to nikt tutaj nie ma czasu na to, żeby jeszcze się rozgrzewać, bo trudno się rozgrzać na śniegu, na lodzie, więc to jedno często zanurzenie nam wystarcza zimą, aczkolwiek no, dwa też te zanurzenia są wskazane. Także morsujemy naprawdę długo w wodzie dla pierwszego, dla tej osoby, która pierwszy raz wchodzi z nami, to zalecamy raczej takie wejście na minutę, półtorej. Jeżeli ktoś wytrzyma dwie, no to bardzo dobrze. Natomiast nie musimy poznać ten swój organizm, jak on zareaguje. Nic na siłę. I skrajne temperatury, w jakich żeś się kąpali? No było minus 20 stopni na przystani tutaj. Pamiętam styczeń, nie wiem który rok, ale minus 20 stopni. Dech zapierało, rzeczywiście był naprawdę woda taki mróz. Woda miała 0,5 stopni, akurat troszeczkę takiej delikatnej, no kryto, ale przy brzegu kra, bo tutaj za jazem w Tomaszowie tak ta rzeka nie zamarza, nam Pilica, więc tak właśnie 0,0 tak delikatne, powyżej zera woda miała. Minus 20 na dworze. No jak weszliśmy, to para oczywiście, prawda, jakbyśmy rzeczywiście weszli do ciepłej tej wody, akurat była z nas, także no było tajemniczo i mroczno i bardzo przyjemnie naprawdę też, ale dech zapierało rzeczywiście, było wrażenie takie no, dosyć mocnego morsowania. Nie każdy wejdzie do takiej, akurat w takich temperaturach do wody.